Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie test nowej płukanki, a mianowicie Clear Water Rinse od firmy Hydramaster. Także zapowiada się dobrze, bo Hydramaster to jest taka firma top of the top, bym powiedział, jeśli chodzi o chemię do prania tapicerek i dywanów. Tak wygląda buteleczka. No i na szybko przeczytam Wam ze strony sprzedawcy, dystrybutora, co o niej piszą, o tej płukance. Więc tak, no jest to Clear Water Rinse firmy Hydramaster. Jest to produkt, którego głównym przeznaczeniem jest obniżanie pH, które zazwyczaj jest wysokie po użyciu zasadowego prespreja. Zgadza się. Niemniej ważnym powodem, dla którego warto używać CWR, jest fakt, że świetnie radzi sobie z zapobieganiem ponownemu zabrudzeniu. To bardzo ciekawe, no zobaczymy, jak tam klienci będą zdawać relacje, czy to faktycznie działa. Dalej, jest to świetny produkt używany na samo zakończenie czyszczenia, aby zneutralizować wysokie pH dywanu i zabezpieczyć go przed ponownym zabrudzeniem. Neutralizuje pH, zawiera emulgujące środki nabłyszczające do całkowitego usunięcia zabrudzeń i wykorzystuje ekskluzywną technologię, która zapobiega szybkiemu brudzeniu się dywanu. Clear Water Rinse jako jedyny w branży zawiera ekskluzywny składnik tritanol. Zintegrowaną mieszankę specjalistycznych kapsułkujących polimerów, organicznych środków maskujących i specjalistycznych środków powierzchniowo-czynnych. Dzięki bezprecedensowej mocy czyszczącej i wydajności tritanolu będziesz miał możliwość głębokiego, regeneracyjnego czyszczenia wysokiej jakości. Używanie Clear Water Rinse jako płukania ekstrakcyjnego pozwala uzyskać czystszy dywan niż w przypadku standardowych produktów i pomaga utrzymać czystość na dłużej. Specjalistyczne środki powierzchniowo-czynne emulgują trudne do usunięcia zabrudzenia z cząstek stałych, których po prostu nie można usunąć przed natryskiwaniem. Polimery zawarte w produkcie nie tylko zapobiegają szybkiemu ponownemu zabrudzeniu, ale także pomagają zapobiegać zbrązowieniu. Zakończenie procesu ekstrakcji za pomocą Clear Water Rinse pozostawi dywan miękki, świeży i pachnący. Produkt jest bezpieczny w użyciu dla wszystkich syntetycznych i wełnianych włókien dywanowych, no i także tapicerki, wiadomo. Dzięki ultra skoncentrowanej formule Clear Water Rinse uzyskamy znacznie mniejsze zużycie roztworu czyszczącego, co jest ogromnym plusem dla każdego, komu zależy na ekonomiczności produktów. Tyle z opisu. Produkt ten zakupiłem za dokładnie 159,30 zł. Jest tu pojemność 3,8 litra. Jakie tu jest dozowanie? Tu mamy bardzo fajne dozowanie, mianowicie od 15 ml do 30 ml na 10 litrów wody. Także to jest bardzo, bardzo małe dozowanie, co zapowiada produkt bardzo wydajny. Dla przykładu często używam też takiej płukanki od Prochemu Fibrient Fabric Rinse B109. Też rewelacyjna płukanka, ale tutaj mamy już dozowanie znacznie większe, bo na 10 litrów wody musimy wlać od 100 ml do nawet 200 ml, także no tu jest bez porównania więcej. Tu za bańkę 5 litrów zapłacimy niecałe 100 zł, tu za 3,8 litra no 160 zł, ale biorąc pod uwagę to dozowanie, czyli znacznie mniejsze, ten produkt wyjdzie dla nas bardziej ekonomicznie, tak? Dzisiaj, no praktycznie za chwilę idę do klienta prać narożnik, później mam jeszcze kilka, także dzisiaj porządnie przetestuję tą płukankę i zdam Wam na koniec filmu relacje, czy to dozowanie w takiej ilości jest skuteczne, no oraz ogólnie opowiem, jakie moje wrażenia z użycia tego produktu. Także teraz zapraszam Was do obejrzenia filmu z prania, a na koniec będzie podsumowanie, czy warto kupić, czy nie warto kupić.
Cześć, witajcie, jestem już z powrotem. Wyprałem tą pukanką dzisiaj kilka kanap, jeden dywan, także wyrobiłem sobie już o niej zdanie. I to, co Wam mogę powiedzieć, no to super. Jestem naprawdę bardzo zadowolony. Jeszcze nie miałem w rękach tak dobrej pukanki, a przetestowałem już naprawdę bardzo wiele produktów. Tutaj jakby najbardziej oceniam właściwości czyszczące, wypłukujące ten brud rozpuszczony uprzednio przez pre-spray. No i tutaj spisuje się naprawdę ten produkt na medal. Mega dobrze wypłukuje ten brud, z łatwością ten brud odchodzi od materiału. No wręcz wyrywa, bym powiedział, jak jakiś mega silny magnes przyciąga ten brud, także no rewelacja, słuchajcie. No jednak Hydra Master to Hydra Master i oni byle jakiego produktu nie robią, tak? Jeśli chodzi o pozostałe cechy produktu, które opisał producent, takie jak na przykład, że tam ten środek tritanol zapobiega ponownym zabrudzeniom, no to ja jakby no, u klienta nie jestem w stanie tego ocenić, to dopiero po jakimś czasie się okaże. Tam poproszę o relacje klientów, czy to się jakoś brudzi szybko, nie brudzi szybko, także to jeszcze Wam kiedyś tam dopowiem. Natomiast no, sama pukanka w sobie, jeśli chodzi o te właściwości czyszczące, jest naprawdę super i na pewno zostanę przy tym produkcie na długo jeszcze. Aha, no i to dozowanie, czyli od 15 ml do 30 na 10 litrów wody jest skuteczne. Przy pierwszym narożniku, to ten co nagrał, był filmik z prania, dałem do dozowania takie pośrednie, wlałem tam 20 ml środka na 10 litrów ciepłej wody i no i super, tak? Przy praniu następnej kanapy dałem minimalne dozowanie, tak jak 15 ml, i też było skuteczne. Nie dawałem jeszcze tej maksymalnej dawki, a wtedy byłoby jeszcze skuteczniejsze, więc środek będzie bardzo ekonomiczny, bardzo starczy na wiele zleceń. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Zapach. Środek ma jakiś taki, ten swój taki delikatny zapaszek, ale po rozpuszczeniu go w wodzie już ten zapach jest ledwo wyczuwalny, także tutaj jeśli będziemy chcieli jakiś tam zapach, to możemy sobie osobno dodawać do płukania. Ja tego akurat nie będę robił, bo po poprzedniej płukance mam trochę dosyć już tych zapachów. TMF Red Label Sherry Bomb wcześniej testowałem i on ma bardzo intensywny zapach, ładny, ale jak się tak ciągle tym pierze, to już tak nudzi trochę. Także na razie nie będę dodawał tych zapachów. Dobrze, no na dzisiaj tyle. Podsumowując, pukanka 10 na 10. Śmiało możecie sobie kupować, nie będziecie na pewno rozczarowani, a wręcz przeciwnie. Zapraszam do subskrypcji kanału, cieszę się, że zadajecie dużo pytań, zarówno w komentarzach, jak i w prywatnych wiadomościach, czy na mailu. Po to jest ten kanał, żeby tutaj rozwijać swoją wiedzę, tak? Ja też od Was się sporo uczę i to jest super. Dziękuję za dziś, pozdrawiam i do zobaczenia.